Piękne dzięki za zaproszenie na tę konferencję i możliwość rozpoczęcia jej wcześnie rano, nie tak wcześnie. Ja nazywam się Krzeszewski Marcin i prowadzę takie pokazowe siedlisko permakulturowe na Pogórzu Dynowskim, na Podkarpaciu. Dzisiaj będę mówił o permakulturze jako nauce o etycznym projektowaniu regeneratywnej cywilizacji. Tak to lubię nazywać. Regeneracja jest dużo mniej zużytym pojęciem, albo właściwie pojęciem, którego nie da się przekręcić, a zrównoważony rozwój został tak zużyty, że trzeba wprowadzać nowe słownictwo. Ja jestem nauczycielem permakultury, też konsultantem, projektantem i edukatorem, można tak powiedzieć. Od 2015 roku tworzę siedlisko pokazowe u siebie tutaj. To jest niedaleko Rzeszowa. Także co roku przyjeżdżają do mnie setki osób, które mogą włożyć łapki w praktykę, ale też rozmawiamy o teorii dużo i jest to tak robione na luźno, na razie jeszcze w żaden formalny sposób. Certyfikowałem się w zeszłym roku u mojego nauczyciela Jeffa Lautona. Jeff jest projektantem od kilkudziesięciu lat, od 40 lat i no, ma takie swoje powiedzenie, że możemy rozwiązać wszystkie problemy świata w ogrodzie i też uważam, że jest to trochę prawda, ale mówię, mam nadzieję, że moja prelekcja trochę rozjaśni wam ten cytat. Jeff prowadzi cały czas nauczanie online, ale też na żywo w Jordanii i w Australii, ale też w kilku innych miejscach na świecie. Można gdzieś się załapać na kursy prowadzone, takie certyfikowane przez niego właśnie. Jest też tak, że obecnie jest prowadzony kurs online, który ja skończyłem. To jest ponadroczny kurs, można do niego dołączyć. Polecam, najlepiej wydane pieniądze. Nie kosztuje mało, ale myślę, że warto. Jeżeli kogoś ten temat zainteresuje, to można też polski kurs zrobić. Jest po polsku na stronie Permisie. Znajdziecie Wojtek Górny i ekipa. Zrobili bardzo dobry kurs, który też kończy się certyfikatem i ćwiczeniem projektowym. Każdy kurs certyfikowany kończy się ćwiczeniem projektowym i każdy projektant ma no, zaprojektować kawałek ziemi, tak, w sposób regeneratywny, czyli kawałek regeneracji też. Okej, ja swoje siedlisko zaprojektowałem właśnie na kursie, to jest siedlisko pokazowe na obszarze 1,35 hektara, ale może w szczegóły mojego siedliska nie będę wchodził, tylko przejdę już do samej genezy. W ogóle permakultura jako słowo jest dwóch słów. Z angielskiego to jest permanent agriculture, czyli permanentności, ciągłości, trwałości, a agriculture jako od kultury rolnej, tak? Mollison jako ojciec permakultury ukuł takie właśnie sformułowanie permakultura, ponieważ kultura to wywodzi się ze słowa agri, czyli taka uprawa i uszlachetnianie roli. Zauważcie, że obecna cywilizacja, nasza cywilizacja, opiera się na uprawach jednorocznych roślin, żeby wyżywić ludzkość. I chciałbym powiedzieć, że to już nie jest uszlachetnianie roli, bo uszlachetnianie roli, idąc dalej, to utrzymanie i rozwijanie życia glebowego, które umożliwia egzystencję. Tak się dzieje w ekosystemie, jeżeli dobrze podejdziemy do obserwacji, bo obserwacja leży u podstaw permakultury jako nauki, obserwacja wszystkiego, co nas otacza, właściwie nie tylko natury, ale no przede wszystkim natury, bo wszystko z natury się wywodzi, ale też tego, jak się zachowujemy, jak gospodarujemy zasobami. Obecnie jest ogromny, wielki chaos
jeżeli chodzi o to, co się dzieje globalnie z zasobami. One latają po całym globie w tej z powrotem i nie są trwale pożytkowane. No ale jak do tego doszliśmy? Chciałbym przejść do samej takiej kolebki upraw monokulturowych. No tak, korzenie naszej kultury, to myślę, że można powiedzieć, że jakieś 10 tysięcy lat temu, może około 8,5 tysiąca do 10 tysięcy lat temu, klimat się ochłodził. Klimat się ochłodził i doszło do takiej sytuacji, że zbieracze łowcy, tak wyglądała wówczas odżywianie się cywilizacji, oni musieli znaleźć nowy sposób wyżywienia populacji w kryzysie, tak? Okazało się, że produkcja żywności musiała zostać zintensyfikowana, żeby nadal móc utrzymać się w takiej ilości. No wiadomo, każdy trwa i nie chce umrzeć. Nie moglibyśmy się tak szybko zwiększyć populacji, gdybyśmy nie wypalali i nie karczowali lasów, tak? Niszczyli struktury glebowej po to, żeby orać ziemię i uprawiać tam jednoroczne zboża, które pozwoliły nam dotrzeć, rozszerzać populację. Musieliśmy przejść do uprawy roślin, musieliśmy miasta zacząć budować i osiedlać się, tak? Zboża trzeba gdzieś przechować, kiedy pojawia się przechowywanie czegoś na dłuższy czas. Oczywiście nie mówię, że nie jest to permakulturowe, bo to jest magazynowanie energii, więc jest realizowana jedna z zasad. I kiedyś, kilka tysięcy lat temu, było to jeszcze robione w sposób zrównoważony, powiedzmy, ponieważ utrzymywano żyzność na danym terenie. Nie było to w tej chwili tak, jak to robimy obecnie maszynami, ziemia orana, pryskana, w której procent materii organicznej jest bardzo ograniczony, około 1,5% w Stanach Zjednoczonych, w Polsce na uprawianych w sposób przemysłowy ziemiach jest około 3% materii organicznej. To jest bardzo, bardzo mało. Jeżeli robilibyśmy to w sposób regeneratywny, a jest coś takiego jak rolnictwo regeneratywne, to moglibyśmy spokojnie kontynuować nasze istnienie jako cywilizacji bez ubażania ekosystemów globalnych. Oczywiście drzewa, krzewy, pnącza, nie wiem, wszystkie rośliny wieloletnie współpracują ze sobą dzięki grzybni. Dzięki temu takie ekosystemy są dużo trwalsze i odporne na wahania klimatu, tak? Klimat zaczyna się ocieplać, ale widzimy, ocieplenie klimatu powoduje, że ekstrema są bardzo, bardzo, bardzo silne, tak jak tornada są spotykane coraz mocniejsze, powodzie, wiadomo, susze coraz dotkliwsze, tak wieloletnie rośliny dają radę, więc musimy pomyśleć, w jaki sposób oprzeć naszą dietę już bardziej na pożywieniu wieloletnich roślin. No, jakie to ma odbicie w naszej cywilizacji, tak? Dieta monokulturowa, bardzo uboga w składniki odżywcze, jest dietą, która ma bardzo mało też składników odżywczych i jest dietą, która sprawia, że stajemy się coraz bardziej formatowanym społeczeństwem. Ale to też nie tylko dieta, ale szkoły, zauważcie, też w lesie naturalnym nie rośnie nigdy, naturalnym lesie, nie ma w jednym wieku drzewostanu, tylko rosną drzewa w każdym wieku, od małych kiełków, malutkich drzewek, po większe, średnie, aż do tych starych, nawet już nieżyjących, ale jeszcze stojących i tych leżących, więc jest bardzo, myślę, że ma to bardzo duży wpływ i edukacja w taki sposób, jaki jest teraz robiona. Dlaczego poszliśmy w zboża? Trochę mówiłem. Ziarna zbóż mogą być przechowywane wiele lat. Społeczność może się rozrastać.
No, potrzeba niestety do tego technologii, infrastruktury. Może, no, niestety, tak? Trzeba iść drogą środka. Myślę, żeby przechowywać i przetwarzać zboża, potrzebowaliśmy spichlerzy. Spichlerze, wiadomo, żarna, później młyny. No i zaczyna pojawiać się coś takiego jak własność w pewnym momencie. Potrzeba policji, jeżeli jest własność i coś może być moje, to potrzeba jest pana. Nawet tutaj macie na dole z tego slajdu Tobiego Hemingwaya, Redesigning Civilization with Permaculture, jest taki webinar, nie webinar właściwie, jeden z jego wykładów, który możecie obejrzeć na YouTubie. On tam właśnie mówi o tym, że Lord słowo jest słowem wywodzącym się od Loaf Word, czyli od tego strażnika chleba. To on też decyduje, kto dostaje co. Więc ten, co trzyma ziarna, kontroluje wszystko. I tak zaczęły się powiększać różne społeczności i zaczęto budować miasta. Miasta, czyli coś, co w naturze raczej nie występuje, chociaż no, możemy powiedzieć, że tutaj mrowiska i różne inne rzeczy powstają, czy możemy, ale tam one nie niszczą ekosystemów, tak? Tam jest to robione w sposób regeneratywny, mogę nawet powiedzieć, bo mrówki mają bardzo ważną rolę w ekosystemach. Dobrze. Wtedy nie zrobiono badań na zawartość substancji chemicznych, tak dawno temu, ale różnorodnej diety opartej na owocach i warzywach, czy orzechach, grzybach, liściach i no wiadomo, mięsie upolowanym przez zbieraczy łowców, to już ten osiadły tryb życia w miastach niestety no, wydaje mi się, że najboższy. Teraz mamy tą wiedzę i wiemy też, jak zdrowy jest różnorodny ruch, a niepowtarzalne ciągle ruchy, tak jak ruchy kobiet, niestety kobiet, których zadaniem było rozcieranie ziaren na mąkę. I chleb w naszej kulturze, w cywilizacji jest głęboko zakorzeniony. Wiadomo, przez tyle tysięcy lat opieramy naszą dietę na chlebie. Nasza kultura szczególnie. Chleb jest też uważany za święty. No i nie zmienimy oczywiście tej naszej kultury naszej cywilizacji, zmieniając tylko jeden, no może najbardziej destrukcyjny element, czyli tą uprawę roli, ale możemy też podejść do tego dużo wielotorowo, że tak powiem. Każdy z Was nauczył się czegoś do tego etapu, w którym jest w życiu. I myślę, że tę wiedzę można wykorzystać w sposób regeneratywny. Co to znaczy regeneratywny? Zaraz do tego dojdę. A na początek definicja dla dzieci permakultury. I to jest dążenie do zrobienia z ziemi przyjaznego miejsca do życia dla wszystkich jej mieszkańców. A bardziej rozbudowana definicja to projektowanie, które zapewniając nam wszystko, co do życia potrzebne, wzbogaca środowisko naturalne. Tobie Hemingway kiedyś powiedział, że ma nadzieję, że kiedyś to nie będzie się tak nazywało, tak? Permakultury nie będzie, nie, 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 znaczy może być jeszcze ta nazwa, ale ogólnie nie będziemy jej używać. To będzie po prostu sposób, w jaki działamy. Myślę, że fajnie, gdybyśmy doszli do tego etapu. Zobaczymy, ile nam to zajmie, ale nie mamy wiele czasu. Jeszcze ważnym, żeby powiedzieć o pierwszej dyrektywie permakultury, którą Mollison napisał w swojej książce, brzmi ona w ten sposób, że jedyną etyczną decyzją jest wzięcie odpowiedzialności za swoje istnienie i przyszłych pokoleń. I że musimy zacząć od teraz. To jest ważne. No, etyczna decyzja i wzięcie odpowiedzialności. Bardzo często odpowiedzialność pojawia się przy dyskusjach o tym, w jaki sposób działać. No, działać odpowiedzialnie. Nie potrzebujemy już gromadzić żadnych dowodów tego, jak źle działa nasza cywilizacja na Ziemi. Te dowody są gromadzone już od kilkudziesięciu lat. Wyszło wiele książek, publikacji naukowych, ogromne ilości
zostały zużyte na to, żebyśmy wiedzieli, co źle robimy. Duże też ilości czasu i energii została zużyta na napisanie, w jaki sposób gospodarować pozostałymi na planecie zasobami, żeby ją regenerować. Myślę, że bardzo ważnym jest skupienie się właśnie na rozwiązaniach i permakultura jest taką nauką, która skupia się właśnie na rozwiązaniach globalnych problemów. Jest to trochę rewolucyjna nauka. Dlaczego? Bo my od tylu tysięcy lat, zauważcie, mamy tego Pana nad sobą i chcemy, żeby ten Pan mówił nam, co robić, tak? Oddajemy odpowiedzialność. Oddajemy odpowiedzialność władzy, która ma za nas robić rzeczy, żebyśmy, no my pracowali, byli tą mrówką w tym systemie. No niestety w lesie, w stadium klimaksu, czy w ogóle w żadnym ekosystemie nie ma czegoś takiego jak Pan, który mówi reszcie, co ma robić. Dlatego musimy zacząć myśleć, w jaki sposób funkcjonować jak natura, tak? Współpracując ze sobą, bo tak to się dzieje. No tak, ja tutaj powiem o trosce o ziemię, trosce o ludzi i reinwestowaniu nadwyżek w ziemię i w ludzi. Więc jeżeli dobrze się, to są trzy zasady etyczne, jeżeli dobrze się troszczymy o ziemię i o ludzi dookoła nas, to pojawia się nadmiar. Pojawia się nadmiar zasobów różnych. Może to być nadmiar czasu, bo jak, nie wiem, odprowadzimy dzieci do sąsiadki, to nagle możemy ogarnąć coś w pojedynkę, co nie będzie możliwe z dziećmi. I mamy więcej czasu, tak? Może to być więcej plonów, bo jeżeli się wymieniamy nasionami, wymieniamy się plonami, coś u nas lepiej zaplonuje, coś u kogoś lepiej, także możemy się wymieniać w nadmiar energii. Możemy pożyczać sobie samochody, drabiny, nie musimy mieć długiej drabiny w każdym gospodarstwie. Jeżeli mamy sąsiada blisko, to można przenieść taką dłuższą drabinę do siebie na chwilę, bo potrzebna ona jest nam kilka razy w roku, co najwyżej. No dobrze, współczesna cywilizacja. Chciałem Wam pokazać, w jakim kierunku zmierza obecnie taki niepokojący kierunek. Nie wiem, czy znacie taki termin jak szósta katastrofa. Żyjemy właśnie w czasach szóstej katastrofy. Można to znaleźć na Wikipedii. Też jest to nazywane szóstym masowym wymieraniem gatunków. Utrata bioróżnorodności jest bardzo dużym problemem. David Attenborough, Życie na naszej planecie. Ten film, myślę, że wyczerpuje temat. Bardzo ładnie zrobiony, polecam każdemu. No doprowadziliśmy, ja niestety będę trochę mówił o tym, jak źle to wszystko robimy. Mam nadzieję, że wybrzmią te rozwiązania jeszcze w dalszej części mojej prezentacji, ale ja tak nie lubię skupiać się na problemach. Niestety wydaje mi się, że nadal cywilizacja, dopóki działa jak działa, trzeba trochę o tym powiedzieć, a potem zacząć mówić o rozwiązaniach, więc jesteśmy na skraju. W 54 roku, nie, w 37 roku mieliśmy 66% dzikich naturalnych terenów, a w 2020 jest już ich 35%, więc to pokazuje skalę zniszczenia. Regeneratywne podejście do gospodarowania, zobaczcie na rysunku, jest podejściem zwiększania bioróżnorodności. Więc na każdym fragmencie ziemi postarajmy się takie decyzje podejmować nasze życiowe, żeby ta różnorodność rosła. Więc jeżeli kupujemy coś u rolnika takiego, no może nie u rolnika, ale w sklepie, tak, gdzie mamy zboża pochodzące właśnie z monokulturowych upraw, nie tylko zboża, ale i też kasze, czy wszystko, co jest uprawiane w sposób monokulturowy, to możemy podjąć taką decyzję, że zakupimy to od lokalnego rolnika, który ma i kury, i jakieś zwierzęta, i zajmuje się przetwórstwem, być może nawet. Dzięki wsparciu takich właśnie małych gospodarstw możemy decydować o tym, że rolnictwo będzie transformować, tak? Transformować na bardziej
odpowiedzialne, mam nadzieję, budujące żyzność, a nie ją niszczące. Jakie są trzy największe problemy naszej cywilizacji? To erozja żyznej gleby jest na pierwszym miejscu. Jeden hektar co 5 sekund znika. Pustynnienie to jest 1 hektar na sekundę. No można powiedzieć, że to jest jeden problem. Drugim problemem jest wylesianie, ale właściwie no, wylesianie prowadzi do właśnie też erozji w późniejszych latach, bo wylesiamy po to, żeby uprawiać właściwie i erodować tą żyzność. 1 hektar co 7 sekund znika lasów, niestety. Potrzebujemy je przywracać. No i zanieczyszczenie środowiska, to jest 1 tona toksycznych odpadów co 3 sekundy, to też jest duży problem, ale myślę, że jeżeli zaczniemy zalesiać te monokultury. Jeff Lawton w jednym ze swoich wywiadów powiedział, że potrzebujemy 6% powierzchni, która obecnie jest zajmowana przez rolnictwo, takie przemysłowe, żeby wyprodukować ekwiwalent składników odżywczych w permakulturowy sposób. Więc nie produkujemy na kilogramy, bo poszliśmy na ilość, nie na jakość z produkcją żywności, więc ekwiwalent składników odżywczych, żebyśmy wyprodukowali 6% zaledwie, jest potrzebne, może do 8%. Wyobraźcie sobie, jak możemy zagospodarować te przestrzenie, które są obecnie niszczone. Tylko potrzebujemy ogrodników. Ja parę dni temu byłem w szkole podstawowej, w szkołach podstawowych w Tarnowie, gdzie budowaliśmy grządki latem, teraz uczyłem dzieci, ale widzę, że pośród kilku klas, którym opowiadałem o ogrodnictwie, było bardzo małe zainteresowanie, było zaledwie może 10 osób, które były zainteresowane i które wiedziały, że w przyszłości będą chciały uprawiać swoje jedzonko. No, to mówi o tym, w jaki sposób ta edukacja państwowa, ale też media niszczą młode pokolenia, które nie są zainteresowane tym, co będzie z planetą. Na szczęście było kilka osób, które są świadome tego, co się dzieje, i to jest ta nadzieja. Tutaj jest bardzo fajny eksperyment, który można z dziećmi przeprowadzić. Ja bardzo głęboko wierzę, że edukację ekologiczną i ogrodnictwo musimy przekazywać najmłodszym dzieciom, które naprawdę mają 3, 4, 5 do 7 roku życia. Jest bardzo ważne, żeby takie dziecko obserwowało dorosłego, który ma cokolwiek z ogrodem wspólnego, chociażby na parapecie cebulę wsadzoną albo jakieś zioła, albo na balkonie, a już najlepiej na jakiejś działce w ogródku przed domem. Ponieważ w ten sposób dzieci się uczą, poprzez obserwację nas, dorosłych. Więc każdy jest nauczycielem, to też jest jedna z zasad permakultury, wszystko nas może czegoś nauczyć. Więc proszę bardzo was, żebyście wzięli odpowiedzialność za to, co przekazujecie następnym pokoleniom. Nie chcę też powiedzieć, że rolnicy to źli ludzie, bo kultura oparta na niszczeniu naturalnych żyznych lasów, by wprowadzić monokultury jednorocznych roślin, jest destruktywna dla nas ludzi, naszych społeczności, naszego środowiska, ale to są ludzie, którzy też od wielu, słuchajcie, tysięcy lat mają taką wiedzę, że to jest rola, to jest zboże, to jest chleb. Nie mieli świadomości, że to jest sposób niezrównoważony. W tej chwili mogę powiedzieć też nieetyczny, ale wiadomo, że w każdym momencie można się zreflektować i dotrzeć do informacji, dlaczego to jest złe działanie, i można odwrócić ten proces, tak? Można przywrócić żyzność na ziemi, którą się opiekujemy, bo ja lubię mówić o swoich klientach, którym projektuję siedliska, że są opiekunami tej ziemi, bo to jest wielka odpowiedzialność mieć ziemię i na niej gospodarzyć. Także erozja. Tutaj o erozji jeszcze na tym rysunku możecie zrobić eksperyment z dziećmi. Właśnie tak im to przedstawić. Jeżeli ktokolwiek edukuje, pracuje z dziećmi, może im coś takiego pokazać, może z nimi to zrobić i powiedzieć, że każdego roku świat traci 24 miliardy ton gleby z powodu erozji.
Ja przytoczę tutaj słowa profesora Jerzego Czembora, które zostały wygłoszone na konferencji w 2020 roku. To była konferencja pod tytułem Promocja rolnictwa regeneratywnego w Polsce. Powiedział, zaledwie 1/32 gleb na świecie nadaje się do uprawy, a ilość ta cały czas się zmniejsza. Z kolei 50-70% węgla organicznego magazynowanego w glebie zostało utracone w wyniku jej uprawy. Warto wiedzieć, że wzrost węgla w glebach ziemi o 2% mógłby zrównoważyć wszystkie emisje gazów cieplarnianych. Dlatego zobaczcie, w którą stronę idą rządzący. Pomimo tego, że środowisko naukowe wypowiada się w taki sposób o tym, co możemy sobie z nadmiarem emisji gazów cieplarnianych radzić. Pokażę Wam o tym mapę świata, która pokazuje, jak zdegradowana jest Ziemia. To jest mapa, która pokazuje, gdzie jeszcze Ziemia jest w miarę stabilna. To jest to na zielono. Reszta jest albo zdegradowana, albo bardzo zdegradowana, albo właściwie jest tam brak roślinności. Zostało nam 60 sezonów wegetacyjnych. Nie chcę mówić o kolejnych problemach, które są pochodnymi tego, bo kryzys żywnościowy, niedostatek wody, zmiany klimatyczne, utrata źródeł utrzymania i konflikty, imigracje i tak dalej, to wszystko jest wynikiem tego, jak gospodarujemy, jak się opiekujemy naturą. Dlatego w ogrodzie możemy rozwiązać wszystkie problemy świata. Także nie chcę Was straszyć, ale zaraz skończy się świat, jakim go znamy. Dlatego ja ten problem zamieniam w rozwiązanie, bo to jest też jedna z zasad permakultury. Problem jest rozwiązaniem. Cała ta wiedza o problemach staje się motywacją, wielką motywacją do tego, żeby zacząć brać odpowiedzialność za swoje czyny i zacząć się organizować na małej skali. W tym roku też w Rzeszowie udało mi się zorganizować we współpracy z przyjaciółmi taką konferencję, właściwie spotkanie z permakulturą i zbudowaniem społeczności, żeby zacząć lokalnie myśleć o tym, co możemy zrobić. Więc wszystko jest korzystnym zasobem. Tylko od nas zależy, czy znajdziemy sposób na wykorzystanie go jako takiego. To są słowa Mollisona. Także, więc niech niepewność polityczna, ekonomiczna czy gospodarcza też się stanie motywacją do wzięcia sprawy w nasze ręce i inwestycji naszych zasobów w tym czasu, w to, co naprawdę jest potrzebne. Tak, wzrost cen energii elektrycznej może stać się motywacją do jej oszczędzania. Ja mam akurat instalację fotowoltaiczną, off-gridową, nie jestem podłączony do sieci, staram się żyć bardzo niskobudżetowo, ale nie jest to permakultura jako taka. Można robić permakulturę wysokobudżetową. Z tego, co słyszałem o największym projekcie permakulturowym, to był projekt wielkości Belgii w Chinach. Tak, to jest zalesianie wyżyny lesowej. Możecie też zobaczyć film John D. Liu nakręcił na YouTubie, można znaleźć. To już jest duża skala, więc każdy dla siebie coś znajdzie. Cytat Mollisona przeczytam. To jest dosyć dawno temu napisane. Tragiczną rzeczywistością jest to, że bardzo mało zrównoważonych systemów zostało zaprojektowanych i wdrożonych przez tych, którzy są przy władzy. Powód jest prosty i oczywisty. Pozwalając ludziom organizować ich własne jedzenie, energię i schronienie, równe z utratą ekonomicznej i politycznej kontroli nad nimi. Przestańmy liczyć na pomoc struktur politycznych, rządów i wypracujmy drogi pomocy samym sobie. Mocno powiedziane, ale to jest Mollison. Ja obecnie uważam, że właściwie z władzami, najlepiej lokalnymi, ale z jakimkolwiek szczeblem nie macie do czynienia, warto tam też współpracować. Dlaczego?
dlatego że nie mamy czasu już jakby się też odcinać od jakichkolwiek struktur, bo wierzę, bardzo wierzę w to, że są też ludzie na wysokich stanowiskach, którym zależy na tym, żeby ich wnuki, prawnuki nie musiały uciekać z tego kraju, pięknego kraju, szukaniu jakiegoś kawałka ziemi, który jeszcze pozostał w miarę znośny do życia, tak? Dlatego skupiamy się na rozwiązaniu, na rozwiązaniach istniejących problemów, iż permakultura szuka połączeń pomiędzy elementami świata, tymi ożywionymi i tymi nieożywionymi. Dlatego projektowaniem się nazywa, tak? Projektowanie, czyli takie rozmieszczenie elementów. Ja tutaj już zawężę teraz do elementów siedliska, żeby ze sobą współpracowały, tak? Dom ze szklarnią, z domem ogród, czy kuchnia letnia, czy w środku, piwnica, czy pod domem, czy obok. Te wszystkie elementy powinny zostać tak rozmieszczone, żeby ze sobą współpracowały. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bezmyślnie, niestety bezmyślnie, usytuowane jest większość domów w Polsce zbudowanych, szczególnie tych nowych. Kiedyś jeszcze stare chaty były odpowiednio ukierunkowywane do słońca, w tej chwili w ogóle się o tym nie myśli. No, zaczyna się próbować już teraz architektów i projektantów, żeby umieszczali dom dłuższą ścianą do południa czy południa. Są badania na ten temat, są książki, są opracowania naukowe, żeby zaoszczędzić na. Zobaczcie, jeżeli dom będzie stał 100 lat, czy 150, mam nadzieję, albo i więcej, to wystarczy, że poprzez odpowiednie usytuowanie względem kierunków świata zaoszczędzimy rocznie kilka kubików, nie wiem, drzewa czy innego materiału, mam nadzieję, odnawialnego surowca do opału, do ogrzewania. To możemy w te 150 lat oszczędzić bardzo dużo, no, planety, tak? Bo to ona musi wyprodukować tę energię. Nie mamy pasywny dom, który się ogrzewa słońcem, bo są też takie projekty. Już w Polsce pierwszy samogrzej powstał. Pozdrawiam i polecam zapoznać się z tematem i książką Passive Annual Heat Storage, napisaną przez Johna Haighta. Dobrze, a propos władzy, jeszcze był slajd, no to opowiem, jaka jest zasada odpowiedzialności permakulturowa. To jest zasada oddania władzy. Jeżeli będziemy współpracować z władzą na każdym szczeblu, możemy jej wyjaśnić, że, i tutaj cytat, rolą pożytecznej władzy jest przywrócenie odpowiedzialności życiu i ludziom. Jest to powiedzenie. Jeśli się to powiedzie, żadna władza nie jest już potrzebna. Rolą udanego projektu jest stworzenie samozarządzającego się systemu. Także my, jako ludzie, moglibyśmy lokalnie wziąć odpowiedzialność w swoje ręce i zacząć gospodarować swoimi zasobami, tymi, które są dostępne na terenie naszej wioski, naszej gminy czy powiatu, zależy jaka skala, i gospodarować w taki sposób, żeby jak najmniej musić surowców przywozić z zewnątrz. Te, które trzeba, wiadomo, można. Możemy też eksportować to, co wytwarzamy, co jest charakterystyczne tylko dla naszej lokalizacji. Albo dla naszych pasji, dla naszych umiejętności, naszych członków naszego plemienia. Więc tak. Bardzo słynne powiedzenia, że chociaż problemy świata stają się coraz bardziej złożone, rozwiązania pozostają żenująco proste. Tak? Zawstydzająco proste. No, wziąć odpowiedzialność w swoje ręce, zbratać się z lokalną społecznością i zacząć razem działać w taki sposób, żeby jakoś nam się dobrze żyło, lepiej, tak? Ale też, żebyśmy nie wpływali negatywnie na ekosystemy i ludzi po drugiej stronie kuli ziemskiej, którzy muszą naprawdę no, przeżywać bardzo słabe momenty w życiu, żeby wykarmić nas tutaj w Europie.
i zubożyć swoje ekosystemy. Ale dobrze, czego nam tak naprawdę potrzeba w takim razie? Potrzeby fizjologiczne to wiadomo, komfort cieplny, zdrowie, zdrowe pożywienie, równa się zdrowie, świeże powietrze, czysta woda. Mamy też potrzeby bezpieczeństwa, czyli schronienie, dom, ale też potrzeby bezpieczeństwa realizuje właśnie lokalna społeczność. Tak? Jeżeli mamy dobre relacje z sąsiadem, to wiemy, że nasz dom jest bezpieczny, jeżeli wyjeżdżamy. Jeżeli mamy... mamy też potrzeby przynależności albo szacunku i tutaj też już rodzina, społeczność, przyjaciele, ta rozszerzona rodzina tak zwana też. No i na końcu mamy potrzeby samorealizacji, czyli realizacji tej pasji. Ja niestety pochodzę z takiego pokolenia, w którym moi rówieśnicy przez przypadek zupełnie trafiali na dany kierunek studiów. Zauważcie, że no zastanówcie się może nad sobą i też nad waszymi znajomymi, kto poszedł na studia, bo jego kolega tam szedł. Albo nawet jeśli już ktoś poszedł na studia, bo wiedział już, co chce w życiu robić, to czy wykonuje swój zawód. To też jest ciekawe. Nie mamy czasu i nie jesteśmy uczeni na tyle wyciszenia się i obserwacji w siebie jako dzieci, żeby podjąć odpowiedzialne decyzje, takie, żeby zaobserwować to, co chcemy tak naprawdę robić. Tak? Do tego nas szkoła nie przygotowuje, tylko lecimy z tematem za tematem i każemy się dzieciom uczyć wszystkiego, co w programie, na sztywno, zrażając do nauki tak naprawdę. Tak? Mi się podoba bardzo TEDx pani Telegi o tym, jak edukacja współczesna, takie szkolnictwo państwowe zabija kreatywność. Także czym jest prawdziwe bogactwo? Właśnie realizacją tych naszych potrzeb podstawowych, ale ja bym chciał zregenerować, bo też pochodzę z pokolenia, w którym popularnym był wyścig korporacyjny, tak? Trzeba było dostać jakąś dobrą pracę i piąć się po tej drabinie kariery, która końca nie ma. Więc ja też się obudziłem w pewnym momencie, będąc menadżerem w jednej z londyńskich korporacji. A teraz wiem, że to czyste powietrze, czysta woda, zdrowe jedzenie, ciepło, energooszczędny dom, no i przyjaźń, społeczność. To jest prawdziwe bogactwo i bardzo bym chciał, żeby zostało zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Tego tam nie ma, sobie wyobraźcie, chociaż ten dokument jest piękny. Nie wiem na ile respektowany przez wszystkie państwa, ale moglibyśmy też to dodać do tego i zacząć myśleć, jak gospodarować, żebyśmy właśnie byli bogaci w te wszystkie zasoby. Cała wiedza o permakulturze i to, o czym mówię, pogłębienie tej wiedzy możecie zrobić właśnie za pomocą podręcznika permakultury, to jest jeszcze wersji polskiej. W wersji polskiej jest jego skrót, jest to wprowadzenie do permakultury, wydane poprzez wydawnictwo permakultura.edu.pl. Też wiele innych książek już zostało przetłumaczonych, więc jeśli ktoś chciałby, to polecam zaopatrywać się w literaturę i szukać chociażby w internecie artykułów. Wywiad z Molisonem bardzo polecam. Na stronie Biotoplechnicy był, ale ostatnio coś nie mogłem go odszukać tam, więc trzeba szukać. Jest po polsku wywiad z Billem Molisonem. Po angielsku oczywiście wiele filmów z nim można zobaczyć i wywiadów w internecie. No tak, ja bym jeszcze chciał przybliżyć jego osobę. No był rewolucjonistą, był wizjonerem, był też praktykiem i nauczycielem. On obserwował ekosystemy naturalne, dlatego ta wiedza tak w nim kiełkowała. Bardzo dużo czasu spędzał w naturalnych ekosystemach, nieruszanych ludzką ręką. Był naukowcem, badaczem, autorem wielu książek, wykładowcą, naturalistą. Wychowywał się blisko lasów w Tasmanii, Nowej Zelandii i tam w młodości wiódł błogie życie zbieracza, łowcy. Także na boso biegał, tak jak opowiada, kiedy był dzieckiem, bardzo dużo. No i opowiada o swoim takim
Ja nie wiem, jak to dobrze tłumaczyć. Tutaj jest takie oświecenie, to chyba za dużo powiedziane, ale ogólnie taki przebłysk pewnej myśli, gdzie do niego dotarło w pewnym momencie, właśnie w tej dzikiej naturze, w jaki sposób moglibyśmy sprawić, żeby ta natura jeszcze lepiej działała. Sprawiać właśnie, żeby te ekosystemy były jeszcze bardziej bioróżnorodne naszym działaniem świadomym jako ludzi. Więc zobaczcie, jak pozytywnym elementem możemy być, znając te wszystkie dowody na to, jak gospodarować, żeby ekosystem był stabilny. To są rozdziały podręcznika permakultury. Ja w tym wykładzie, który dotyczy regeneracji cywilizacji, chciałbym się odnieść tutaj głównie do 14 rozdziału, bo dotyczy on projektowania ekowiosek, lokalnych społeczności, czy tych miejskich, czy podmiejskich. Też tam możemy znaleźć nowe systemy wymiany, takie jak barterowe, ale też alternatywne systemy finansowe. Wiem, że książka już ma swoje lata, kilkadziesiąt lat temu napisana, w 89 bodajże wydana. Tam też można, znaczy, chciałbym powiedzieć też, że myślę, że po tylu latach tutaj na nasz kontekst polski, prawa, a jesteśmy, żyjemy już w kraju, który jest nadmiernie uregulowany prawnie, potrzebujemy też prawników, potrzebujemy księgowych, potrzebujemy ludzi, którzy kiedyś nie byli potrzebni właściwie, kiedy jeszcze byliśmy zbieraczami, łowcami, ale w tej chwili niestety potrzebujemy takiej wiedzy, żeby odkręcić to prawo i zmienić je, żeby uwolnić potencjał ludzi, żeby oni nie byli blokowani prawem do pewnych działań, tak jak na przykład sadzenie, nie wiem, owocowych drzew w miastach. Nie wiem, czy jest to zabraniane, ale pewnie można. Pewnie można jakoś to zrobić, tak? Zgodnie z prawem. Ale też na przykład budownictwo też jest bardzo uregulowane prawnie. W 14 rozdziale też są opisane kooperatywne systemy własnościowe ziem. No, jak znaleźć sposób, by pomagać innym członkom społeczności współpracować, jak tworzyć organizacje non-profit, instytuty edukacyjne, pokazowe siedliska permakulturowe, jak moje i wiele innych w Polsce, lokalne grupy działania, jak angażować się we współpracę i jak służyć tak, by stać się częścią rozwiązania i wspomagać dalszy rozwój nauki o projektowaniu. Więc te strategie alternatywnego globalnego narodu są bardzo, bardzo ważne. Ja polecam wszystkim webinar, który nazywa się Gdzie te polskie ekowioski? Szczególnie część druga jest bardzo, bardzo wartościowa, jeśli chodzi o treści. Polecam też, jeżeli kogoś interesuje książka, reszta rozdziałów podręcznika, bo jest ich no, 14, to możecie obejrzeć Jeffa Lawtona. Film na YouTubie The Permaculture Designer's Manual in One Hour. On w godzinę postara się w tym filmie powiedzieć o tym, o czym traktuje właśnie cały podręcznik. Tutaj mam jeszcze kolejną definicję permakultury, bo tych definicji jest bardzo, bardzo dużo. Zrównoważone projektowanie. Tak? Permakultura to interdyscyplinarna nauka projektowania zrównoważonych ekosystemów. A system można nazwać zrównoważonym, jeśli w czasie swojego istnienia wytwarza, oszczędza bądź magazynuje więcej energii niż zużywa się na jego ustanowienie, utrzymanie i utylizację. Dlatego ta trwałość jest tak ważna, tak? Żeby jeżeli ustanawiamy jakiś system, jakąś energię przekazujemy w jakiś projekt, to pamiętajmy, żeby to jak najdłużej działało. Czy magazynowało energię, czy oszczędzało ją, trwało, po prostu robiło swoją robotę. Dzięki temu nie musimy stwarzać kolejnego systemu, który zajmie miejsce tego, który został zutylizowany. I tutaj wchodzimy już w na przykład Self-Repair Manifesto. Jest taki manifest
naprawczy. Też w internecie możecie całą stronę znaleźć na ten temat. Są to ludzie, tacy jak ja, którzy proszą władzę, jeżeli już trzeba korzystać z tej władzy odgórnie, żeby miały, wywierały jakiś nacisk na korporacje produkujące urządzenia, żeby te urządzenia mogły być naprawiane w domach, żeby to nie było utrudniane. Ja kiedyś pracowałem jako tester samochodów na torze dla BMW i jest tak, że pamiętam, jak starzy reworkerzy, czyli ci, którzy naprawiali błędy, które znalazłem w aucie, w nowym aucie wyprodukowanym, mówili, w jaki sposób od lat spada jakość śrubek i w jaki, nie tylko śrubek, ale jakość w ogóle produkcji i jak utrudniane jest naprawianie. Więc jeżeli ja znajdę jakiś luźny obiekt w dachu czy w drzwiach, to już nie jest tak łatwo jak 20 lat temu w aucie zdjąć tylko jakiś jeden element i wyjąć taką rzecz ze środka. Tylko produkty są tak budowane, żeby specjalnie skomplikować ich naprawę, rozebranie, złożenie ponowne. Klipsy, na które są samochody obecnie składane, pękają przy rozbieraniu auta i trzeba mieć takie same klipsy, żeby złożyć taki samochód ponownie. Więc holistyczny bilans energetyczny jest ważny. Zobaczcie, na rysunku jest pokazane, ile energii i fabryk właściwie jest potrzeba, żeby wyprodukować przemysłowe jajko po lewej stronie, a ile wymagane jest od ekosystemu, żeby wyprodukować permakulturowe jajko, zdrowe, takie, które nam służy, a nie powoduje, że płacimy raz za słowo jajko, a potem raz jeszcze w aptece, kiedy się nabawimy jakiejś choroby cywilizacyjnej, która która spowoduje, że będziemy musieli płacić lekarzowi dodatkowo jeszcze. Tutaj są zasady permakultury. Nie wiem, czy mamy czas, żeby omawiać je wszystkie. Raczej możecie znaleźć je na Wikipedii. Tam są też opisane, o co w nich chodzi. Chciałem może omówić kilka tylko. Zauważcie, że tutaj jest taka strzałka w tym okręgu i zaczyna się od obserwuj i współdziałaj. Obserwuj i współdziałaj. To jest podstawa permakultury. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, jak rozbieganą cywilizacją jesteśmy. Jakie ludy żyły w sposób regeneratywny, na przykład Indianie. Oni mówili o nas, było takie słynne powiedzenie, że biały człowiek nie potrafi usiedzieć w spokoju wystarczająco długo, żeby zadać odpowiednie pytanie. I dlatego u podstaw permakultury jest obserwacja. Zadbaj o dochód, to kolejna zasada. Kolejną zasadą, ja nie będę omawiał tutaj wszystkich, ale też jest ważna, ponieważ no, nic nie działa na pustym baku, nie pojedzie samochód, człowiek też nie będzie działał z pustym żołądkiem, dlatego ważne jest, żeby pomyśleć sobie, cokolwiek robimy, żeby jakiś dochód mieć, a możemy wymieniać się, czy to na pieniądze, czy to na jakieś inne produkty z innymi osobami. Więc to też jest ważne i w ekosystemie też tak jest, tak, że każdy element coś produkuje. Wszystko ogrodniczy, to jest też taka zasada, bo wszystko w jakiś sposób, zawsze powstaje coś w wyniku działania każdego elementu ekosystemu. I to coś jest potencjalnie, mogłoby być odpadem, na pewno jest odpadem dla tego elementu, ale jest dla danego ekosystemu, jest tam taki element, który korzysta z tego odpadu i jest to dla niego już zasób, tak? Także nie ma czegoś takiego jak odpad w ekosystemie, tak? Dlatego ta zasada nie produkuje odpadów.
nie produkuje odpadów, to znaczy no, w ekosystemie nie ma odpadu, tak? Tam odpad, każdy odpad to jest źle zagospodarowanym dobrem tutaj w naszej nieregeneratywnej cywilizacji. Gdybyśmy gospodarowali tak, żeby nie produkować odpadów, to byłoby miło, co? Okej, stosuj spokojne i dobre rozwiązanie. Jeszcze chciałem mówić, jak edukuję ludzi, jak budować naturalnie, bo mieszkam w takim budynku, który zbudowałem sam. Nie sam, ale zbudowałem rękoma, nie za pomocą kontraktorów. Zbudowałem go z pomocą odwiedzających mnie ludzi tutaj, wolontariuszy i znajomych. Dlaczego chciałem domek taki malutki zrobić? On ma w środku 16 metrów kwadratowych. Dlatego, żeby zrobić w małej skali coś, a co się sprawdzi, powiększyć skalę. Dlatego też polecałbym każdemu, kto chciałby rozpocząć przygodę z naturalnym budownictwem, żeby rozpoczął od budy dla psa, albo od kurnika, czy jakiejś małej narzędziowni, a dopiero potem budował niewielką chatkę czy domek. To można stosować tą zasadę też do ogrodnictwa, do rolnictwa, też na małych fragmentach można wprowadzać pewne pilotażowe projekty i sprawdzać, jak taki ekosystem odpowie. I wykorzystuj i odpowiadaj twórczo na zmianę, to ostatnia zasada, czyli akceptuj tą odpowiedź ekosystemu, tak, żeby cały czas obserwować, bo dlaczego na tej grafice jest tutaj ten okrąg ze strzałką, która się domyka w momencie obserwacji współdziałania, bo ta obserwacja nigdy nie zostaje zakończona, zauważcie, to jest do końca naszego życia. Powinniśmy obserwować to wszystko, co się dzieje i reagować odpowiednio do tego, co się dzieje. Jeżeli zmieniamy nasze działanie, stosujemy te zasady wszystkie permakultury, to wszystko dookoła zaczyna się zmieniać. Jakby wszystko zaczyna współpracować, ludzie zaczynają się pojawiać i zasoby wokół nas więcej, coraz więcej zasobów się pojawiać, bo dostrzegamy je. Jak normalnie one są dookoła nas, ale my może ich nie widzimy. Jeżeli zmienimy swoje myślenie na myślenie energiami i zasobami, to zaczniemy dostrzegać zasoby w wielu, wielu miejscach. Także jeżeli ktoś będzie się zastanawiał, czy dobrze robi permakulturę, to będzie też tego wyznacznik, tak? Że zaczniecie dostrzegać zasoby i je wpinać w cykle, jak to nazwę, bo w naturze nie ma czegoś takiego jak czas, tylko są cykle. Każdy zasób musi ten cykl zatworzyć. Ja mam w tej chwili techniczkę przetworów. Mam nadzieję, że latem następnego roku one znikną. I będę kolejny cykl rozpoczynał wekowania i przetwarzania jedzonka z ogródka, żeby móc przeżyć kolejny sezon i mieć jakiś plon też na wymianę z innymi. Przejdę dalej. Jest też taka piramida zasad etyczne, są na samej górze, w dół idziemy już, poniżej są takie zasady, te na żółto dotyczące energii, na pomarańczowo są zasady dotyczące funkcjonalności, potem są na zielono zasady wywodzące się z natury, no i na samym dole te niebieskie to są nasze zasady podejścia człowieka, bo to dużo zależy od naszego podejścia, bardzo dużo. Ja na blogu taki artykuł kiedyś napisałem w kwestii podejścia. Nie wiem, czy mamy czas, żebym ja omawiał te zasady efektu brzegowego i jakieś tam zasady oszczędzania energii, czy umiejscawiania relacyjnego, to chyba może jedną powiem, tak? Bo wrócę do bioróżnorodności i właściwie jej zaniku. Zobaczcie, bioróżnorodność nie tylko zanika w ekosystemach takich naturalnych w naturze, ale też zaczyna bioróżnorodność zanikać wśród nas, tak? Kiedyś każdy pałał się nie jednym zawodem, robił wiele rzeczy, był bardziej zróżnicowany.
Teraz ja pracowałem za granicą Polski, na zachodzie, i tam bardzo wyraźne, zauważalne było to, że ludzie, jeżeli są wykształceni jako hydraulicy, to robią tylko to. On nie naprawi gniazdka u siebie w domu, nie zrobi w ogrodzie nic. Po prostu często to jest spotykane, że Polacy jeszcze są takim narodem dobrym, że każdy tej gospodarności jest na tyle nauczony, że tam wymieni coś tam przy zlewie albo gdzieś w gniazdku coś pogrzebie. Nie wiem, wątpię, że to pozostanie takie, jak jest, bo to jest właściwe naszej historii, tak? Żyliśmy jeszcze kilkadziesiąt lat temu w czasach, kiedy nie było zbyt wiele rzeczy w sklepach i musieliśmy nauczyć się gospodarować zasobami, które były dostępne. W tej chwili jest wszystkiego pod dostatkiem i młodzi ludzie, no niestety, nie są uczeni, w jaki sposób naprawiać rzeczy, tylko się bierze ze sklepu albo z internetu. Następną rzecz się wymienia. Więc ta bioróżnorodność umiejętności naszych spada. Dlatego też pomyślcie sobie, jak w cywilizacji wpływać na to. Tak. No i teraz, jeżeli mamy wiele umiejętności, możemy je połączyć. Ja się kiedyś zajmowałem fotografią, dlatego się zajmuję dalej fotografią. Fotografuję to, co robię, i te zdjęcia wrzucam na Facebook. Tworzę tam galerie takie sezonowe i pod zdjęciami opisuję mniej więcej, co się działo, co się dzieje, czego zdjęcie dotyczy. Więc nadal rejestruję tutaj proces tworzenia tego siedliska. Też z wykształcenia jestem elektronikiem, więc wykorzystałem tą wiedzę do zadbania o to, żebym nie miał tego rachunku za prąd, więc mam prąd z paneli słonecznych i nie muszę być zależnym w tej kwestii. Andrew Millison jest bardzo fajnym graficiarzem, kiedyś był, a po zrobieniu kursu permakultury ma kanał na YouTube, jest nauczycielem, bardzo, ma ponad 200 tysięcy subskrybentów, wykłada na uczelni, jeździ po świecie, ma pięknie potrafi rysować i bardzo fajnie tłumaczy zasady permakultury i różne procesy właśnie za pomocą takiej tablicy podświetlanej, że widać i go, i tablicę. Tutaj jeszcze może na samym dole przybliżę tą zasadę demonstracji. To jest zasada podejścia, że zauważcie, że moglibyśmy mówić o tym tylko, tak jak nauczyciele w szkołach. Fizyk nie stosuje fizyki w domu, on tylko o niej mówi. Matematyk, nie wiem, ile matematyków uczących w szkołach podstawowych liczy na co dzień także, że wykorzystuje tą wiedzę. Czy chemik przekazuje ją. A demonstrowanie buduje autorytet. Każdy jest nauczycielem, więc warto nie mówić komuś, co ma robić, ale po prostu zacząć robić to tak, jakbyśmy chcieli, żeby coś było robione. Dlatego ja tutaj żyję, bo jakby dla mnie to jest taki idealny świat, trochę taki raj sobie tutaj stworzyłem, chociaż brakuje tutaj trochę ludzi. Trochę. Latem jest dobrze, ale brakuje jeszcze takiej społeczności, dlatego te ruchy moje rzeszowskie i próby organizowania jakiejś społeczności wokół permakultury. Więc pokazywanie działania jest bardzo ważne, tak? Nie można komuś mówić, jak ma się zachowywać, tylko warto zachowywać się tak, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś się zachowywał i w ten sposób wpływać na innych, żeby im pokazywać, w jaki sposób możemy stawać się lepsi na siebie nawzajem. Wszystko ogrodniczy mówiłem, jest taka zasada, każdy jest ogrodnikiem. Zauważcie, że nawet kamień leżący na grządce akumuluje to ciepło słoneczne. I pod tym kamieniem z reguły jest kilka robaczków, które sobie siedzą i budują tam żyzność. Na kamieniu nic nie urośnie, na samym kamieniu, oprócz mchu. Więc jeśli wszystko, co spadnie na kamień, jeśli usiądzie sobie na nim ptak, to jego odchody mogą z deszczem spłynąć na obrzeża kamienia. Dzięki czemu dookoła jest żyźniej. I warto myśleć o tym, że
że my jesteśmy, że każdy z nas jest ogrodnikiem bez względu na to, czy ma ogród, czy nie. No i też chciałbym powiedzieć o tym, że ktoś może być ogrodnikiem takim niefajnym i ogrodniczyć rękoma, zniszczonymi rękoma, spracowanymi rękoma ludzi po drugiej stronie kuli ziemskiej, które muszą wytworzyć jakąś rzecz, jakiś ryż, żebyśmy my mogli z tego korzystać. Także tak też można niefajnie ogrodniczyć. Bądźcie regeneratywnymi ogrodnikami, proszę. Każdy też jest projektantem, bo jeśli to wy meblowaliście swoje domy i to wy, to nie wiem, wybieracie na przykład mały drewniany sklepik, może wrócę do umeblowania domów, tak? Odpowiednie umeblowanie, każdy projektant wnętrz będzie wiedział, jaki jest ten trójkąt w kuchni, żeby to współpracowało. Także w domu też powinniśmy mieć tak to wszystko poukładane, żeby było to dla nas funkcjonalne. Permakultura się tym zajmuje. A do tego potrzeba uważnej obserwacji, zdać sobie sprawę, co nam tak naprawdę jest potrzeba. Bo jeżeli mieszkamy w mieście i jedziemy na drugi koniec miasta do jakiejś sali gimnastycznej, żeby poćwiczyć, to ja polecam zaangażować się w jakieś prace na osiedlu ogrodowe właśnie, tak? Żeby można było trochę posadzić drzew, krzewów, wyżyć się na miejscu, można sąsiada psa wyprowadzić na spacer, żeby się wybiegać, a nie jechać gdzieś samochodem, żeby na jakiejś sztucznej, elektrycznie napędzanej bieżni pobiegać. Tak samo z zakupami jest. Jeżeli wybierzemy lokalny drewniany mały sklepik, małego sprzedawcę, który mam nadzieję, że dzięki naszym namowom będzie dostarczał nam zdrowe, ekologiczne produkty, a nie będziemy jechać do wielkiego molocha na drugim końcu miasta, żeby zrobić ogromne zakupy niepotrzebnych rzeczy. Albo potrzebnych, no wiadomo, no, ale pomyślmy o tym. Analizujmy rachunki, zbierajmy je i sprawdzajmy, jak możemy zastąpić, nie wiem, Domestosa octem, nawet jabłkowym, wyprodukowanym przez nas z odpadów. Balkon jest dobrym egzemplarzem skali, to jest mała skala, ale jeżeli już dobrze w takiej skali będziemy się czuć i będziemy ją małymi krokami, wiadomo, powiększać, ja mam nadzieję, że dotrzemy do takiej skali, w której narody staną się zlewniami, że tak powiem, bo taki był kiedyś zamysł podziału Stanów Zjednoczonych. Polska mogłaby pozostać podzielona tak na zlewnie, mogły być to dwa obszary, w których to my dbamy o jakość tych wód. W 1879 roku geodeta John Wesley Powell zaproponował, aby granice przyszłych zachodnich Stanów były wyznaczane przez działy wodne, aby uniknąć konfliktów dotyczących zużycia wody. I zobaczcie, już wtedy były takie propozycje. Bardzo, bardzo ciekawy projekt. Kiedyś ludzie żyli bardzo blisko, szczególnie na Stanach Zjednoczonych, bardzo blisko natury i wiedzieli, co i jak. Więc on, odwiedzając tamte Stany, doszedł do wniosku i zaproponował coś takiego. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają obecnie Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone są podzielone na takie kwadratowe coś. I to jest totalnie problematyczne teraz. Także tam podstawa jest zepsuta i właściwie u nas w Polsce też jest podstawa zepsuta. Także to jest już myślenie takie globalne, przeprojektowywania planety. Największą skalą przy projektowaniu jest kontynent, tak? Nie ma, można projektować od balkonu aż po sam kontynent, czy od parapetu. I tu jest kanał Andrew Mollisona, który właśnie na tej podświetlanej tablicy rysuje i projektuje. Pojęcie zlewni by się przydało tutaj, jak już mówiłem o tym projektowaniu, to zobaczcie, tam gdzie jest szczyt góry, gdzie woda spływa na jedną stronę, a druga część wody spływa po grzbiecie na drugą stronę, to my mamy tak projektować, żeby tą wodę zatrzymać, zmagazynować, rozdystrybuować po miejscach, w których ta woda jest potrzebna, a bez wody nie ma życia, więc jest ona potrzebna wszędzie.
Dlatego rowy konturowe są w permakulturze tak często stosowane, które bez utraty wody, jej energii, jest dystrybuowana zgodnie z konturem w oddalone miejsce, nawet do kilka kilometrów może być, bez użycia żadnej energii, tak? Ona po prostu spływa, woda popłynie zawsze tam, gdzie chce, gdzie znajdzie ujście. Pod kątem prostym do linii konturowych. I zobaczcie, w Polsce mamy problem z opadami. W tym roku była ogromna susza. Ja tutaj u siebie miałem 2 miesiące sucho bez deszczu, po czym miałem opad w ilości 62 mm przez 12 godzin i potem znowuż 2 miesiące suszy. Więc to ekstremum jest ewidentnie widoczne. Jeżeli zaczniemy tak gospodarować wodą, żeby ona nie spływała pod kątem prostym do linii konturowych, tylko będziemy ją zatrzymywać i wprowadzać właśnie w takie rowy konturowe, to zobaczcie, 1 mm opadu na 1 metr kwadratowy to jest 1 litr. A jeżeli gospodarstwo ma dach o powierzchni 100 metrów kwadratowych, może to być dom i jakaś stodoła, to nawet więcej pewnie będzie, to przy opadzie średnim rocznym 650 mm mamy 65 metrów sześciennych, to jest około 180 litrów na dzień, tylko z takiego jednego dachu. Więc zobaczcie, że możemy mieć wodę, nie musimy już wypompowywać z tych głębinowych studni wody naszych wnuków, bo to one będą miały naprawdę problem w tej kwestii. Mam nadzieję, że technologia jakaś będzie wymyślona, żeby tą wodę jeszcze lepiej używać, oczyszczać. No, takie technologie już powstały, tak? Woda może być zawrócona z powrotem do ekosystemu i projektanci permakulturowi właśnie się tym zajmują. Więc jak już wiemy, co to jest lewnia, tak wyglądają rowy konturowe, zobaczcie, mogą być małe, mogą być duże, mogą być ręcznie nawet kopane. Chodzi o to, że ta woda tam stoi przez dzień lub dwa, i ona wsiąka. Wsiąkając zasila, tutaj nie ma drzew, to jest świeżo wykopany rów, jak widać, bo on powinien zostać, ta ziemia została obsiana. Tu na pierwszym, u samego dołu zdjęcia widać roślinność, która kiełkuje już na tym pagórku, a w nietce stoi woda po opadach. Dzięki temu zapobiegamy powodziom, ale też suszą, bo zauważcie, gdzie ta woda pójdzie, ona pójdzie w glebę i będzie w glebie odnawiać żyły wodne, które zasilą przyszłe studnie, ale też zaczną wybijać nowe żyły wodne, odświeżą się. Więc takie gospodarowanie, oczywiście nie wszędzie, trzeba uważać z rowami konturowymi i iść drogą środka, nie stosować ich wszędzie, ale jest to jedno z narzędzi, którymi permakultura się posługuje. I tak można właśnie tą cywilizację regenerować. Przejdę do tej uważnej obserwacji, chociaż już wspominałem dużo o niej, więc chciałem powiedzieć też o obserwacji siebie. Też o tym mówiłem, o sprawdzeniu naszych rachunków. Fajnie też jest zerknąć do naszego śmietnika. W naszym śmietniku zobaczymy, jaki odpad generujemy i możemy podjąć takie decyzje, żeby tego odpadu było jak najmniej. Ja niestety za śmieci muszę płacić, bo taka jest ustawa, ale śmieci nie produkuję, że tak powiem, bilans jest ujemny, nie mogłem w tabeli w urzędzie tego wpisać, że wywożę ze śmietników więcej śmieci niż tam zawożę, bo ustawy jeszcze nie ma na takich frików jak ja. Tutaj jest pokazane, jak projektanci, znaczy jak natura bez ingerencji człowieka działa, tak? Woda opada, spływa wzdłuż, znaczy pod kątem prostym do linii konturowych, i spływa do rzeki i jest ta energia stracona, koniec. A my produkujemy tak, żeby od źródła do jego ujścia każdej energii umiejscowić elementy, żeby z niej korzystały. Z wielu różnych rodzajów energii, tutaj na przykładzie wody pokażę, zobaczcie, w taki sposób możemy przetransformować krajobraz, żeby woda mogła pełnić funkcje, dużo więcej funkcji niż tylko spłynąć po zboczu i podleć to, co aktualnie podleje. Szczyty gór są zalesione, ale też widzę, że na szczytach są
zbiorniki wodne, gdzie najprawdopodobniej transportowana jest woda za pomocą wiatru. Tutaj też widać na slajdzie dwie pompy wiatrowe, które pompują z niższych zbiorników do wyższych wodę. Czyli wiatr, jego energia zostaje wykorzystana do pompowania wody wyżej. Takie miejsce jest miejscem odpornym na suszę i odpornym na powodzie. Nie ma dwóch takich samych siedlisk, więc nie ma gotowych recept w permakulturze. Powiem, że wszystko zależy od obserwacji, od tego, co dany opiekun ziemi chce. I warto też nadawać ziemi czy danej działce taki ogólny szkic, a dopiero potem wchodzić dalej w szczegół, ponieważ natura odpowie, jak miałoby to zostać zrobione lepiej. Tu zobaczcie, to zdjęcie mi się spodobało, żeby w jaki sposób można pozwolić projektowi zademonstrować swoją ewolucję. Nie wiem, czy to nie jest jakiś kampus studencki, ale chodniki zostały zrobione tylko jakieś główne i studenci wydeptali na trawnikach ścieżki, więc podjęto dopiero ten trud wykafelkowania tych chodników, także zostały dopiero zbudowane później. Tak, nie ma co wymuszać funkcji, tylko współpracować z naturą, bo gdziekolwiek byśmy chodniki zrobione, bo nam się wydaje, że tam będą ludzie chodzić, to widzicie zresztą na osiedlach, tak? Na osiedlach to jest też często spotykane, że ludzie i tak chodzą po trawniku. Co następne? Ja chciałem przejść już, bo myślę, że już z czasem mamy koniec. O 11:30 miałem kończyć. Nie wiem, czy mogę przejść do pokazania jeszcze kilku przykładów projektowania permakulturowego. Bo Village Home Davis w Kalifornii zostało zaprojektowane w 1975 roku. Do teraz no, te nieruchomości tam są w niezłej cenie. Nikt nie chce opuszczać miejsca, które produkuje 70% pożywienia na miejscu. Na 28 hektarach umiejscowiono 225 domów. Zaprojektowano takie oto kładki. Na mapce tutaj po lewej widzicie na niebiesko, to są swale, czyli rowy konturowe. I na zielono są ścieżki. Też zaczynamy projektować od wody, dopiero potem drogi. A na końcu infrastruktura, więc rozmieszczone domy zostały w taki sposób, jak tutaj u góry, wzdłuż rowów konturowych, przy drogach dojazdowych czy ścieżkach. I te rowy konturowe działają, one są dosyć duże, jak widzicie na zdjęciu tą kładkę. One potrafią właśnie zaabsorbować dużą ilość wody. Więc jak była powódź w tym miasteczku Davis, bo to jest jedna z jego dzielnic, kiedy była powódź, domy tonęły właśnie w 30 centymetrach wody, czyli niby niedużo, ale piwnice, wszystkie fundamenty zalane. Wystarczyło wykopać, przeprowadzić pewne prace ziemne, żeby zdrenować całe miasto i ta dzielnica przyjęła tą wodę i podziękowała za podlanie ich ogrodu. Także możemy tak robić. Jean Payne jako wynalazca, tutaj trochę z innej beczki energetycznej. My żyjemy w klimacie, który wymaga ogrzewania domów, wymaga ogrzewania ciepłej wody zimą. Przez większość roku właściwie wodę trzeba ogrzewać. I też no, potrzebujemy trochę energii, nie trochę, żeby napędzać nasze pojazdy. Zobaczcie, Jean Payne wymyślił metodę kompostowania. On miał zagrożenia w Prowansji, we Francji, zagrożenie pożarami duże i ten problem zamienił w rozwiązanie. Skoro jego zadaniem było czyszczenie lasów poniżej jego domostwa, on w 5 dni z grupą osób potrafił zamienić w zrębki 1 hektar lasu. 40 ton zrębek powstawało w wyniku tego, dwukrotnie one były zrębkowane, żeby były bardzo drobne i powstawała pryzma. Zobaczcie tutaj poniżej na zdjęciu taka pryzma kompostowa, ona ma 80 metrów sześciennych. Podczas jej układania i udeptywania zostaje wylane na nią 20 metrów sześciennych wody i w kilka dni podnosi się tam temperatura do 60 stopni, nawet trochę więcej.
Wewnątrz tej pryzmy jest umieszczany duży taki bioreaktor, który ma kompost, taki nie do końca przekompostowany jeszcze wewnątrz, i ta materia produkuje biogaz. Biogaz magazynowany jest w dętkach po starych oponach, więc super, takich ciągnikowych, więc dużych. Zobaczcie, no w tej chwili myślę, że mógłby mieć problem a propos, nie wiem, żeby na przykład coś takiego zbudować, no to nie wiem, jakie instytucje by się na to zgodziły, żeby to jeszcze sfinansować. Chociaż to jest bardzo niskobudżetowo robione w jego domu, ale miał na pewno rębaki. No i ta pryzma ma zakopaną w sobie spiralę. Ma spiralę, rurę spiralną, która prowadzi wodę do domu, do kaloryferów i do kranów. Więc on potrafi doprowadzić do domu 4 litry 60-stopniowej wody na minutę. Takim przepływem. A po 18 miesiącach, aha, tu jeszcze powiem, że jego samochód zasilany jest biogazem, więc potrafi 1 litr bardzo dobrej jakości paliwa dla swojego samochodu wyprodukować 10 kg zrębków. A w wyniku, znaczy efekcie tego powstaje 10 kg świetnej jakości kompostu. Tu jest pryzma, która jest rozbierana. No i zobaczcie, napisał on książkę Another Kind of Garden. Wyobrażacie sobie ogród na samym kompoście? No na bogato. Kolejny projekt to projekt mojego nauczyciela Jeffa Lawtona w Jordanii, rozpoczęty w 2009 roku. Powierzchnia 4000 metrów kwadratowych i tam roczny opad, zobaczcie, jak w Polsce jest 650 średnio, w tym roku pewnie mniej. Tak, tam to jest 50 mm zaledwie. Temperatury to ponad 50 stopni na plusie latem. No i skała, pył, bardzo skompaktowana, to po prostu jest mama ziemia, tam nie ma żyzności w ogóle, nie było. I on po 10 latach, zobaczcie, potrafił zrobić tam piękną oazę i jest w tej chwili demonstracyjnym, takim pokazowym instytutem permakultury, który edukuje, w jaki sposób zalesiać pustynię, w jaki sposób gospodarować, żeby tą wodę zmagazynować. Bardzo dużo fajnych, ciekawych elementów. On ma tam nawet kury, króliki, ogród leśny, basen w tej chwili naturalny. Także polecam poszukać w internecie Greening the Desert w Jordanii, albo osobiście. Jeff Lawton również zakupił farmę w Australii w 2001 roku, rozpoczął tam prace projektowe. Ta powierzchnia to 27 hektarów, one były zdegradowane pasem bydła, bez dróg, bez ścieżek, bez ogrodzeń, stawów. I w 2021 roku, na chwilę obecną chyba, bo więcej stawów już no tam nie pozwalają za bardzo prawnie, nie może ich umieścić, chociaż w projekcie jeszcze je ma, 25 stawów obecnie jest tam, pastwiska, ogrody leśne, ekstensywne ogrody warzywne, ma 3 km rowów konturowych i właśnie dzięki nim jest w stanie zmagazynować tak ogromną ilość wody, a wiecie, jak Australia boryka się z suszami, z pożarami, z powodziami, on te wszystkie ekstrema przetrwał, jego ziemia i wszystkie te prace ziemne, które zostały wykonane, przetrwały, nie było tam wiele szkód podczas tych ekstremów i tam były bodajże powodzie już nawet nie tyle, nie stulecia, tylko jeszcze jakaś tam potężniejsza. I pożary, pamiętacie, australijskie, no to on zlewał z najwyższych zbiorników wodę do rowów konturowych i nawadniał wszystkie, całą ziemię, po to, żeby opadające, żarzące się jakieś korony drzew nieopodal spadające na jego teren w ogóle syczały. Spadając, był taki dźwięk, można powiedzieć, że był przeciwpożarowy. Czy jest odporny na pożary. O. Przeciwpożarowe projektowanie jest bardzo ważne w obecnych czasach. No i liczba gatunków ptaków, to już nam ekosystem odpowiada, czy robimy dobrze permakulturę, czy nie. Zobaczcie, on miał 53 gatunki rozpoznane na początku, w tej chwili 112 gatunków ptaków można spotkać, też w lasach koale, która jest rzadkością w tamtych rejonach. Tak wygląda jego działka.
Teraz można poczytać o tym w internecie. Tutaj nasz klimat bardziej Krameterhof w Austrii. Pan Sepp Holzer, który też napisał książkę, została przetłumaczona na język polski. To permakultura Seppa Holzera. Praktyczne zastosowanie w ogrodnictwie, sadownictwie i rolnictwie. Bardzo ciekawe projektowanie. Polecam wszystkim o tym, w jaki sposób można współpracować z naturą. Chciałem też powiedzieć, że permakulturowa mapa globalna jest dostępna w internecie. Jeśli chcecie w swojej okolicy zobaczyć, co się dzieje, to polecam stronę permacultureglobal.org. Tam znajdziecie taką zakładkę projekty. To jest stan na lipiec 2002 roku, ale jeżeli chcecie, polska mapa permakultury też jest. Wystarczy wpisać mapa.permakultura.edu.pl. No jest nas trochę, także rośniemy w siłę. Mam nadzieję, że sprawicie, że kolejne pineski na tej mapie się znajdą w waszych okolicach. No i na koniec chciałem wam pokazać, że ja staram się być taką zmianą, którą chcę zobaczyć na świecie. Chciałem żyć sobie na uboczu, chciałem dłubać sobie i majsterkować, bo to jest moja mocna strona. Ograniczeniem trochę jest zdrowie, dlatego starałem się ograniczyć bardzo rachunki, żeby nie musieć pracować na pełen etat. Chociaż w tej chwili myślę, że praca nad siedliskiem jest moim etatem i edukacja ludzi, bo czuję tą misję, dlatego też siedlisko Kalpapada jest siedliskiem pokazowym, permakulturowym. Zostało zaprojektowane w ten sposób. To jest projekt taki, kilka z map. No i to jest taka moja permakultura. Ja nie mówię, żeby każdy wyprowadzał się do lasu. Raczej kupujcie ziemie, które są zniszczone i postarajcie się tak gospodarować, żeby je regenerować. Ja wybudowałem domek z kostek słomy w konstrukcji samonośnej z dachem wzajemnie zakleszczonym. On jest otynkowany gliną i wapnem. Korzystałem z zasobów lokalnego przoku i wysypiska złomowiska. Zbudowałem też prysznic słoneczny i kompostuję odchody w toalecie. Toaleta kompostująca już funkcjonuje 8 rok. Już tutaj mieszkam całorocznie w takim domku latem, zimą. I co? I właściwie też tak jak widzicie, no, infrastruktura jest oświetlona wieczorami, czy tam przez noc. Piec chlebowy też zrobiłem na zewnątrz, taki do pieczenia chleba i pizzy, to jest piec rakietowy w środku i kompostuję. Wszystko kompostuję, co się da. Ogrodnicze, z każdego roku ogród powiększam, dosadzam jakieś drzewa, krzewy, też zachowuję nasiona, oczywiście wekuję, robię przetwory, suszę zioła w suszarni słonecznej, ale też owoce, grzyby no i edukuję. No jak żyję, po prostu staram się pokazywać, w jaki sposób można sobie bardzo niskobudżetowo poradzić, pozakładać kompostowniki, jak współpracować z drżownicami kalifornijskimi, w jaki sposób budować niskobudżetowo i też uczę, co dzikiego jadalnego można znaleźć w ogródku. Także nawet nie trzeba ogrodniczyć, a można zjadać to, co jest, to, co już rośnie, tak? To, co już jest. No jedna z zasad, którą chciałem na koniec przytoczyć, to jeśli bawisz się dobrze, znaczy jeśli nie bawisz się dobrze, to coś masz złego z projektem. Także ja czuję, że tutaj życie jest całkiem fajną zabawą i właśnie to też chciałbym wam powiedzieć, że pomyślcie sobie, co wam będzie sprawiać przyjemność i bądźcie regeneratywni w waszym stylu, niekoniecznie w takim. Ale jeżeli chcecie więcej o Kalpapadzie przeczytać, to znajdziecie mojego bloga, który jest tutaj na ostatnim slajdzie. Możecie też wygooglać Kalpapada. Jestem na Facebooku, na YouTubie. I zapraszam też na warsztaty tutaj. Już zostały rozpisane na Facebooku warsztaty ogłoszone.
W następnym roku 6 takich warsztatów mam zamiar zrobić raz w miesiącu. Będą od końca kwietnia do września końca. Więc można przyjechać i, no i zobaczyć tam w wydarzeniach, jaki jest zakres teoretyczny wykładów moich. No i chyba przeciągnąłem trochę z czasem, więc bardzo dziękuję serdecznie za zainteresowanie i za obecność.